Witajcie w ostatnim odcinku gry LEGO Przygoda 2. Ja oczywiście jestem Flotar i dzisiaj spróbujemy zakończyć główny wątek fabularny i troszkę sobie porozmawiamy o tej grze. Niestety dość negatywnie. Od razu ostrzegam, że to nie będzie taka przychylne podsumowanie odnośnie tej gry. Ale dobra, na początku skoczymy do portalu, zajmijmy się samym wątkiem głównym, a później sobie na spokojnie pogadamy. Wiecie, jak będą leciały napisy końcowe i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko przypomnę, że z kodem Flotar na G2 możecie taniej kupić gry i normalnie bym powiedział, że możecie taniej kupić LEGO Przygodę 2, bo aktualnie chyba tam jest 60 zł to kosztuje, ale polecam po prostu wybrać inną grę LEGO, jakąkolwiek, wpiszcie sobie tam LEGO i na pewno coś znajdziecie o wiele lepszego niż właśnie LEGO Przygoda 2. Dobra, ceremonia. Rozumiem, że to jest ostatnia planeta i tutaj się wszystko rozwiąże i w końcu będę wiedział, o co w tej grze chodzi, bo na razie po prostu skakałem sobie po planetach i ratowałem ekipę, która została po prostu porwana chyba w pierwszym odcinku albo w drugim odcinku, coś takiego. I to jest główny wątek fabularny. W ogóle wiecie, co jest dziwne? Że jest jedna osoba tylko w tej grze, która podkłada głos i jest to Lucy. Nie ma żadnego innego głosu po prostu, ale przynajmniej ja nie słyszałem. Żadna inna osoba nie podkłada głosu. Dziwne, bardzo dziwne. W końcu dotarliśmy do Świątyni Gwiazd. Pozostało się tylko do niej dostać. Cokolwiek podłego snuła ta cała królowa, wiedzieliśmy, że musimy ją powstrzymać. Dobra. Hej, wyglądasz jak ten od nietoperzy. To jakiś twój ziomeczek? Bo jest chyba gdzieś tam za tymi żorawiami. Niech no tylko odblokuje ci sterowanie. Okej. Okay. Czyli będziemy mogli sobie przejść dalej. I powiem wam, że po ostatnim odcinku, ojojoj, w którym musiałem przejść tą zbugowaną misję, to naprawdę miałem tak bardzo dość LEGO, że nawet nie macie pojęcia. Bo to, co się tam działo, to, że gra była, wiecie, zbugowana. Wow. Chwila, ja nie muszę wejść tutaj na górę. A, i mamy ten pojazd też. Ej, nie spodziewałem się, że ten pojazd tutaj będzie potrzebny, ale spoko. Widocznie tak musi być. Ja muszę też pozbierać trochę tych klocków. Chwila. Mogę wejść na górę? Gdzieś ten klocek jest tam, nie? Tylko w jaki sposób ja mam go znaleźć? A może z tyłu jest? Nie, niestety go nie ma z tyłu. Dobra, jeszcze sprawdzimy sobie tutaj, z tej strony, czy jest klocek? On pewnie też jest na samej górze. Kurde, no później będziemy się zajmowali tymi 10 archiklockami, które pewnie będą potrzebne do przejścia tej misji, ale na razie skupmy się na tym, że muszę opuścić tą autostradę, okej. Okay. I aha, dobra, powiem wam tak, mam tutaj różowy punkt, po prostu nigdzie nie widziałem wokół mnie różowych klocków, dlatego no, nie dodałem 2 do 2 i nie wiedziałem, co ja tak naprawdę mam tutaj zrobić. Przecież chodzi od samego początku o trampolinę i nic więcej. Dobra, tam jest jeden archiklocek, ale raczej nie uda mi się go teraz zdobyć, a szkoda, bo to by było o wiele prostsze, bym nie musiał się później tutaj wracać. Weźmy sobie niebezpięści. O, tutaj mamy sklep. Ale w sumie chyba otwierałem już te postacie w poprzednim odcinku, a nie chcę za bardzo. O, tutaj generator. Nie chcę za bardzo tracić czasu na otwieranie tych przedmiotów, bo to naprawdę bardzo, bardzo długo trwa i byśmy pewnie z 7 minut tutaj siedzieli, żeby wszystko otworzyć. Okej, okay, generator. Czyli co, robimy sobie taką międzywymiarową autostradę. A, dobra. Muszę opuścić to. Okej. Okay. Tylko muszę się teraz tam dostać w jakiś sposób. A trampoliny raczej nie będę mógł zrobić. Czekajcie, rozwalę to. Ha. Jeszcze raz kliknijmy. Aha, dobra. Trzeba było po prostu 2 razy kliknąć. Rozumiem. O kurde, w ogóle coś tutaj zniszczyło trochę tą drogę. Dobra, tutaj na dół sobie zejdziemy. No i zobaczymy, jak się zakończy to, bo rozumiem, że ostatnim bossem będzie właśnie tamta królowa, która od samego początku gdzieś tam była w tej grze. I co ja mam tutaj zrobić? Okej. Okay. Wydaje mi się, że mogę wskoczyć sobie po prostu na to. I to, uwaga, to nie zostało, ja jestem prawie pewien, że to nie zostało tak pomyślane, żeby to tak przejść. Ale wiecie, jeżeli jest możliwość, to oczywiście to sobie zrobimy. O. O tym właśnie mówiłem. Od razu nam się droga zmieniła w troszeczkę inną. Ale fajnie. Ja lubię, jak właśnie twórcy zostawiają takie furtki, które pozwalają przejść grę w troszeczkę inny sposób. To bardzo się przydaje w jakichś speedrunach i tak dalej.
A ja bardzo lubię oglądać jakieś tam speedruny z gierek, jak wiecie, przechodzą na przykład takie Lego w godzinę. To jest wyzwanie. O, to jest jakiś księżycowy Batman? Okej, okay, wyrzutnia link z hakiem. Chwila, Batman. W końcu mam Batmana. Teraz pozostało tylko narobić jakiegoś zamieszania i zwiać. Dobra, mamy Batmana. Zlina z hakiem Batmana pozwoli ci mknąć w powietrzu ku nowym, wyżej położonym miejscom. Mhm. A, w końcu, na samym końcu gry to dostałem. I w końcu będę mógł pozdobywać po prostu te klocki, które gdzieś tam były. Tak, wiem, gra już mi pokazała, że muszę to zrobić. A wiecie co, ja sobie zrobię szybkie zdjęcie z Batmanem. Będzie na miniaturkę, tylko dlatego to robię. Bo w sumie ten Batman wygląda dość dziwnie. Zmień tryb kamery. O, cześć Batman. O, jak się... Kurde, uśmiechnął się, czekajcie. Wejdę sobie, podejdę bliżej. O, chyba mu nie pasuje to zdjęcie. Ale dobra, zrobiłem sobie jedno z takim filtrem, drugie z takim filtrem. O, uśmiechnięty Batman, proszę bardzo. Dobra, możemy ruszać dalej. Normalnie by pewnie zrobił cięcie i szybko wiecie, to ogarnął. Ale już nie ma sensu. Nie ma sensu, możemy to zrobić na odcinku. Okej, w ogóle tych skrzynek zauważyliście, że nie otwierałem za bardzo. Pewnie się zastanawiacie dlaczego. No bo i tak raczej te przedmioty już mi się nie przydadzą. Więc nie widzę sensu po prostu. No ale w końcu na samym końcu gry dostaliśmy pierwszy przedmiot, który naprawdę mi się podoba. Chociaż te niebez pięści też były fajne. I ta różdżka do malowania. Także nie, to nie jest pierwszy przedmiot, jaki mi się podoba. Było dużo innych. I czekajcie, mogę to rozwalić, bo tu jest archiklocek. A wiadomo, trzeba je zbierać, bo później i tak będę musiał się cofać. Więc jeżeli jest możliwość, to zbieramy. Dobra. Teraz gdzie jest ta wyrzutnia z hakiem? Pek. Spoko, taki grappling hook. A, gra nie wykrywa za bardzo, że tutaj, żebym... Muszę po prostu sam wybrać, w które miejsce chcę polecieć. Dolecę? Oh, było blisko. I skrzynia. Aparat, tak, aparatem rozwal to, pewnie. To teraz jeszcze raz. No, będziemy po prostu się uczyli obsługi tego przedmiotu i uwaga, przeczuwam, że w walce z tym bossem, bo wiadomo, że tak każda gra musi się po prostu zakończyć jakąś epicką walką z bossem, to będzie po prostu... Będziemy używali tego grappling hooka. Nie, może jakieś przeszkody będziemy musieli omijać albo coś takiego, nie wiem. Wiem tylko, że na 100% będzie to przydatne. Dużo tych skrzyni, zobaczcie, tu jedna skrzynia, tam druga skrzynia. Masakra. Dobra, ale tu też jest klocek. A w sumie mi na tym klocku zależy. Więc możemy po niego skoczyć. Od razu. Myślałem nad tym, czy BMW-owi po prostu na tam ostatnią walkę nie zmienić jakiegoś ubrania, ale pamiętam, robiłem to chyba na planecie dinozaurów i to się nie zapisało. Może to trzeba jakoś zapisać właśnie, żeby na później było? A może nie? Wow. W ogóle muzyka jest dziwna. Nie pasuje mi, wiecie, do ostatniego starcia z bossem. Dobra, jestem tutaj, w tym miejscu. Aha, cutscenka. Mhm, schody do Pałacu Królowej. Dobra. A tylko muszę tobie pomóc i z tego co pisaliście, to jest Lego Friends. Wiesz może, gdzie jest Batman? Powinien być za chwilę w świątyni. Dobra, czyli muszę się przebrać tak czy siak w Batmana. Oj, nie to. Ręka. Pyk. Mamy Batmana. O, Batman naprawdę wygląda kozacko. Batman bez pancerza. No, wezmę sobie tego bez pancerza. Batman, tu jesteś, mam ci pomóc dotrzeć do sterowni. A, przy niej się przebraliśmy w Batmana, ale no, wszystko jest okej. Okay. Wszystko pasuje. Dobra, i co musimy tutaj zrobić? Pewnie generator. Nie, co znowu? Winda się zacięła, tylko tego brakowało. Nie stać się może przypadkiem na zasilaniu skomplikowanych kosmicznych wind. Wiesz co? Akurat tak się składa, że się znam. Bardzo dobrze nawet się znam na robieniu takich rzeczy, także proszę bardzo, generator wybudowany. Tylko gdzie jest cały czas ten klocek? Wiecie, na mapie mi pokazuje, że gdzieś tu jest. Chwila, muszę z nią porozmawiać. Musisz nam włączyć windę, żebyśmy mogli się dostać do sterowni. Aha. Muszę tak czy siak to zrobić. Okej, sygnał idzie. Teraz... Ouu! Okej. No dobra, sygnał idzie. Ja bym teraz zrobił coś takiego. I przechodzi dalej.
Teraz weźmiemy sobie jeszcze raz, klikniemy. Okej, okay, teraz szybko, szybko. Jest, udało się. W dół. No i siema, dopiero, o nie, jeszcze jedno. A na samym końcu by mi się nie udało. Dobra, winda odpalona. I pod tą windą powinien być klosek. A nie, to nie tutaj. To nie w tym miejscu niestety. Ale powinienem dostać za taką akcję. Musi być nagroda. Okej, okay, tam coś było. Ta winda zawiesza się prosto do sterowni świątyni. Aha, to od ciebie dostałem klocek. Przecież nie, cały czas na mapie mig pokazuje go. Może tutaj? Nie, tu jest po prostu przycisk do wciśnięcia. Dobra, ruszamy. Oj, nie to, nie chcemy nic budować. Czy ten klocek był na dole? Nie, nie było go. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, gdzie był. 5 na 10 mamy. Spoko. A co ja mam tutaj zrobić? Może porozmawiajmy z Tobą. O, tego gorączka kojarzę. Jeśli przybywasz, powstrzymać ceremonię, to niestety jest za późno. Już się rozpoczęła. Ale jeśli zdołasz zasilić tę windę śmigłową i obiecasz nie zrobić mi krzywdy, poślę cię tam, gdzie jest królowa. No, spoko. Ogarnę to. A, czyli czekajcie. Trzeba skierować ten promień. O, nie to. Spawarka wyrzutnia lin z hakiem. Trzeba będzie skierować ten promień. W to miejsce. Dobra, 2 na 4. I do każdego trzeba będzie po prostu użyć innych przedmiotów. W sumie to jest spoko, bo teraz wiecie, wszystkiego co się tam nauczyliśmy będziemy używali. A, tutaj hak będzie potrzebny. Myślałem, że naprawdę będzie, na przykład pokolorować trzeba będzie. Tylko w sumie co ma kolorowanie do... winda śmigłowa już działa, daj mi znać, jeśli chcesz z niej skorzystać. No co ma kolorowanie do przemieszczania tego działka z laserem. O, kolejny archiklocek, dzięki. To co, możemy w sumie już ruszać. A, na pewno wszystko gotowe, wiesz, generał Zadyma będzie próbowała cię powstrzymać. Okej, okay, czyli to jest generał Zadyma, dobra, taką ona ma nazwę. Przez całą grę nie wiedziałem, z kim walczę. Pewnie ta nazwa się pojawiła na samym początku i no, wszyscy myśleli, że ją zapamiętam. Ale wiecie, jeżeli nikt się nie odzywa w tej grze, no to trudno zapamiętać kogoś, nazwę kogo... kogo nikt inny nie wypowiada nazwy poza tobą samym. I Lucy, chyba Lucy też coś tam mówiła. O kurde. Dobra, zaczyna się. I co my musimy tutaj zrobić? Muszę się dostać tam na górę. Aha, no to grappling hook Batmana. Czyli to jednak wygląda na to, że Batman powstrzyma apokalipsę. Ojojoj, nie tak to miało wyglądać. Że to Batman powstrzymał apokalipsę, a nie Emmet. No szkoda. Ale wiecie, to Batman jest w końcu super bohaterem. Dobra, czyli my skaczemy teraz po chmurach. Tak, to są chmury. Dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, jestem. O. Trzeba będzie jakoś zniszczyć to działko. Może grappling hook jakiś? Co ja mam tutaj zrobić? Lornetka skanująca. A może ten pistolecik? Aha. Musiałem po prostu poczekać i unikać ataku. Dobra. Dobra, cyk, cyk, cyk. Aha, teraz, o kurde, jeszcze lepsze unikanie ataku teraz mamy. Dobra. Czekamy. Czekamy. Czekamy, czekamy i skaczemy i jesteśmy już w domu prawie. Wow, wow! Gdzie się pojawię? No, dobrze, że tutaj. Myślałem, że całą drogę będę musiał od początku pokonywać. Ale muzyka powoli narasta. Wiemy, że coś się zbliża. Coś bardzo... A, nie chcę, nie chcę tych nalepek. Wyrzutnia lin z hakiem. Pytanie tylko, czy ten pojazd, który właśnie tam mnie próbuje zestrzelić, to czy to jest jakby ostateczny boss, czy raczej... A kurde, to było złe. Czy raczej będę walczył z kimś innym? I czy ta postać w ogóle się do mnie odezwie? Jako wiecie, ostatni boss, to wydaje mi się, że powinno coś takiego być. Oj! Dobra. Raz, raz. Czekamy. Kurde. Jest!
5.15. Piąta 15. Tutaj trzeba lornetka skanująca. Tak? Albo i nie. Nie, do kolorowania to jest. Okej. Okay. Tak dawno nie używałem lornetki skanującej, że myślałem, o, twórcy chcą, żebyśmy użyli. No ale nie, jednak nie chcą, żebyśmy już używali lornetki. Wolą po prostu Batmana. Batmana z różdżką do kolorowania. Kurde. Dobra, pokolorujmy to jak najszybciej. Tylko cały czas te pociski mnie irytują trochę. Dobra, jeszcze z tej strony. Jest! Jest bomba, budzik, katapulta, balista. Dobra, głowa czarnobrodego. Aha, kręcimy. Kręcimy. Tam jest jakiś delfin. Ale co ten delfin tutaj robi? Jaki ma cel w tej grze? Dobra, robocik zniszczony. A wiecie, to by było dziwne, gdyby się okazało, że na przykład to był ostatni boss i teraz napisy końcowe będą. Tak, nikt by się tego kompletnie nie spodziewał. Edio. Dobra, piąta. A, spawarka. Może będę musiał zmienić godzinę na inną. I to będzie... wszystko, co będziemy mogli tutaj zrobić? Nie. To jest jakiś zegar po prostu z delfinem i tyle. Na razie nie czuję wyzwania, powiem tak. Kompletnie nie czuję wyzwania, bo dokładnie wygląda to tak samo. A jeżeli okaże się, że i w tej walce będę musiał... O kurde, to było słabe. Że i w tej walce będę musiał po prostu rozwalać te wystające różowe cosie. No to nie wiem, to już będzie przesada. Że każdą walkę w grze zrobili dokładnie tak samo. Dobra. O, przynajmniej tutaj nie ma tych bomb, także można sobie skakać. I mamy... tam jest Batman i... coś. A, ona wyjdzie z tego pojazdu, ta generał cała. Albo i nie, albo i nie wyjdzie. Dobra, kim ty jesteś? Ech, no chyba cię nie powstrzymam. Obiecaj mi, że się zastanowisz dwa razy, zanim wyłączysz to pole siłowe. Generał zadyma. Skrzydła lotu. Promień ścigający. I archiklocek. Generał zadyma lubiła nowoczesną technologię. Jej promień ściągający może na przykład łatwo unosić... Rozumiem. O, naprawdę? Mogę latać, w końcu. To rozumiem. Z jego pomocą będziesz się przemieszczać o wiele szybciej i zabawniej. No, na samym końcu dali taki fajny przedmiot, no kurde. Dobra, promień ściągający. To mi przypomina ze Star Warsów. Albo z Harry'ego Pottera, na przykład Wingardium Leviosa. Dokładnie tak samo to działało. I tutaj mamy... aha, jeszcze muszę drugie coś dać. I co, wyłączamy pole? Mogę to rozwalić? No i siema. Tak to się kończy. Okej, zaraz. To ten moment, kiedy zrobi się dziwnie. Sprawa zamknięta, tak? Wróg pokonany? Ludzie ocaleni? Błąd. Czemu nas nie lubisz? Chcieliśmy się tylko pobawić. Niezadowolenie sięgało zenitu. Wkrótce zrozumieliśmy, że królowa nie była wcale podła. Po prostu lubiła Batmana. Znaczy, i jasne, komunikacja nie była jej najmocniejszą stroną. Ale chodziło jej tylko o pokój i harmonię. I Batmana. Nie miała absolutnie żadnych złych zamiarów. Okazuje się, że tym złym był Rex. No powaga! Ta ostentacyjna męskość, Rex był naprawdę emetem z innego wszechświata. Znaczy taką wersją, która podążyła wzdłuż innej linii czasu. No, więc jako Rex Emet rozbił się na ogromnej asteroidzie, gdzie znowuż utknął na planecie kurzystej w układzie pod Suszar. Chłopak strasznie zgorzkniał. Zapomniany, zagubiony, zmuszony do patrzenia, jak inni się bawią, gdy on tylko marnieje, tkwiąc w brudzie.
Całe tygodnie próbował stanąć na nogi i w końcu mu się to udało. Nawet więcej! Zbudował wehikuł czasu i zabrał do niego dinozaury! Emmet przybrał imię Rex i cofnął się w czasie. Planował w ten sposób uratować dawnego siebie i zmienić Emmeta w takiego twardziela, jakim zawsze chciał być. Na szczęście byłam tam ja i mogłam wszystko naprawić. Wiedziałam, co muszę zrobić. No super. Fajna ta walka z bossem, taka niezaciekawa. Właśnie, bo tutaj niektórzy nie rozumieją, dlaczego przez cały czas się, wiecie, jakby czepiałem tej gry. Dobra, 18% przeszedłem. Ja wiem, że to są gry robione dla dzieci, nie? O, mamy tą piosenkę. To jest fajne całkiem. O, Batman sobie gra. Ale wiecie co, ja będę gadał podczas tego, ponieważ nie chcę, żeby mi ten film zablokowali i chcę, żebyście go raczej obejrzeli sobie. Ja wiem, że to są gry robione dla dzieci, okej? Okay? Ale każda poprzednia gra Lego była zrobiona okej, okay, że i młodsza osoba mogła się przy tym dobrze bawić i starsza osoba coś znalazła dla ciebie. A w tej grze przyznam szczerze, że to jest najgorsza gra Lego, w jaką grałem. Naprawdę. Cholernie krótka. Brakuje jakiejkolwiek treści tak naprawdę. O, może będzie zapowiedź trzeciej części, której raczej nie ogram, jeżeli to... Nie. Okej, okay. Czyli jesteśmy po prostu w tym miejscu i tyle. Skończyliśmy główny wątek fabularny. No, ale tak to wygląda. Czekajcie, mogę z tym porozmawiać? Z tym serduszkiem? A, 10 klocków. Dobra, ja idę zdobyć te klocki. Idę zdobyć i zobaczymy, co tam będzie za tą bramą po prostu. I wrócimy tego, co chciałem powiedzieć. Dobra, mamy klocki. I zobaczymy, co będzie za tym ostatecznym portalem. Dobra, mamy klocki, także zobaczmy, co tam się będzie ukrywało za tymi drzwiami. Uwaga, mamy portal. Czy to jest po prostu portal do każdego innego świata, jaki możemy odwiedzić, czy jak to wygląda? Chwila, muszę jeszcze chyba podejść. Okej, okay. Będziemy mieli znowu ładowanie? Nie, ceremonia. Odblokowaliśmy Batmana, tą całą królową lodu, czy jakkolwiek by się ona tam nie nazywała. Fajne przedmioty też odblokowaliśmy, spoko. Odblokowano nową planetę, ulala, mamy nowe planety. I pewnie to są te, które są na górze? A nie, tą na przykład planetę mogę za 400 klocków. Idźmy może sobie na jaką planetę? Siostrońska dżungla, Harmoniawa była spoko, sortownia była niefajna, bo tam był Apokalipsburg. Idziemy na tą planetę, na której wszystko się zaczęło. No, gra ogólnie wygląda, jakby została zrobiona bardzo, bardzo szybko, tylko i wyłącznie po to, żeby się, wiecie, żeby wypuścić ją w tym samym momencie, co będzie film. Pierwszą rzeczą,
która mi bardzo przeszkadzała, jest to, że było bardzo mało aktywności do robienia, wiecie, poza misjami, bo wiecie, na czym polegały te misje poboczne? Na kupieniu schematu od kogoś tam, powiedzmy ze sklepu, i wybudowaniu tego budynku. Tak wyglądały misje poboczne. Nie mówię o zbieraniu tych klocków, bo klocki po prostu były rozsiane gdzieś tam po mapie i trzeba było po prostu je zebrać, a w każdej pozostałej grze Lego wyglądało to tak, że mieliśmy misję, trzeba było coś zrobić w tej misji, było ona naprawdę różnorodne i w nagrodę za wykonanie tej misji to po prostu dostawaliśmy. Niezapomnij otworzyć swoich artefaktów w pobliskim sklepie. No, dobra, dzięki. Były elementy, które mi się nawet podobały, właśnie te takie otwieranie tych skrzynek, czy co to tam było, naprawdę było spoko. Drugą rzeczą jest to, że nasza postać jakby posiada te wszystkie przedmioty i można je zmieniać. To też było moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale cała reszta, że... Nie wiem, cofnęliśmy się chyba do poziomu pierwszego Lego Star Warsów, co też już gdzieś tam wspominałem wcześniej, gdzie tylko jedna postać w całej grze, chociaż nie, w tamtych Lego chyba żadna postać nie mówiła, że jedna postać się odzywała, a reszta kompletnie nie miała głosów, a sprawdzałem, mówię, jak to wyglądało w poprzedniej części Lego i naprawdę tam było o wiele to lepiej rozwiązane. Tak jak mówiłem, były normalnie misje, były normalnie dialogi nagrane, były cutscenki, wszystko po prostu było o wiele lepsze. A tutaj tak jakby się, wiecie, cofnęli z 10 lat. Także nie podobała mi się ta gra. Według mnie najgorsza gra Lego. Jeżeli chcecie zobaczyć dobrą grę Lego i nie oglądaliście tego u mnie, to polecam w opisie Lego DC Super Villains, czy tam Lego DC Super Złoczyńcy. I czy polecam tą grę do kupienia? Nie. Zamiast tego wejdźcie sobie na G2, wpiszcie Lego i za jedną tą grę, którą byście kupili, kupicie sobie z 4-5 gierek, bo one są naprawdę bardzo tanie, nie wiem, teraz z 5 zł, oczekajcie, zobaczymy jaką ma misję. Ojej, właśnie napadli mnie jesy, w trakcie bójki wrzuciłem swój zegarek kieszonkowy do tej rury, żeby nic się z nim nie stało, a ja nie umiem pływać. Okej, okay. Czyli dobra, cofam, mamy misję chyba, która polega po prostu na wyłowieniu zegarka. Spoko. Czyli jest jeszcze nadzieja. Nie, tak naprawdę nie ma nadziei dla tej gry. Ja wiem, że ona będzie jakoś tam rozwijana, ale no ja już do niej nie wrócę. Znudziła mnie kompletnie. Ja mówiłem, że tam no powoli się przyzwyczajam do tych rzeczy. To, że się do czegoś przyzwyczajam, nie oznacza, że mi to po prostu pasowało, bo no dużo mi rzeczy w tej grze po prostu przeszkadzało. Mówię, kupcie sobie, teraz chyba 60 zł, za 60 zł dostaniecie na G2 z Corem Flotter, wiadomo, masę gier Lego, w których spędzicie czas o wiele przyjemniej. Tam na przykład widziałem, że nie wiem, że Lego Hobbit chyba z 3 zł kosztuje, Lego Harry Potter z 6 zł, to możecie naprawdę nabrać tego bardzo dużo i będziecie się bawili o wiele lepiej niż ja przy tej grze. Także tym zakończę. Gdybym miał jakoś ocenić tą gierkę liczbowo, no to dałbym, nie, może, nie wiem, z 5 na 10, bo jednak ją ukończyłem. Ale pewnie gdyby nie to, że ją nagrywam, no to bym ją dawno porzucił. Bo nie chciałoby mi się po prostu męczyć z tym. Także co, dziękuję wam za uwagę. Czekam na wasze opinie w komentarzach, czy też wam się średnio podobała ta gra. Czy tylko ja mam po prostu takie odczucia? Czytałem sobie recenzję na Steam, to ludzie też narzekali, że to jest po prostu Lego Wars, tylko że troszkę inaczej zrobione, ale większość mechanik jest po prostu z tej gry. Mówię, czekam na wasze komentarze, co myślicie o tej serii, co myślicie o tej grze i widzimy się w jakiejś kolejnej innej gierce i w końcu mogę zacząć wrzucać z powrotem Minecrafta, bo trochę to Lego wytrąciło mi Minecrafta z kanału. Także do zobaczenia w kolejnych seriach. Na razie. Cześć!